Aktualnie uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych hybrydowo, częściowo uczą się więc zdalnie, a częściowo przebywają na zajęciach w szkole. To jednak zmieni się już od 31 maja, kiedy odbywać się będą już lekcje tylko i wyłącznie stacjonarnie. Z tą decyzją nie zgadza się wielu ekspertów, mówiąc, że może mieć to wpływ na zwiększenie liczby zakażeń COVID-19. Jednak w kwestiach społecznych sytuacja jest nieco odmienna. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych decyzji, jaką można było podjąć, żeby dzieci wróciły. One muszą się troszeczkę przyzwyczaić, troszeczkę odnowić te swoje kontakty, relacje, trochę poczuć się w takich realiach społecznych, ale też i szkolnych. One będą się teraz na nowo uczyły wszystkich zasad, które obowiązują w szkole, bo to jest jakby, i tak to będzie tylko krótka chwila, bo to będzie około miesiąca czasu, żeby mogły wrócić, jeżeli będą mogły, we wrześniu. 31 maja więc wszyscy uczniowie zjawią się w szkołach. Wielu z nich miało ze sobą znikomy kontakt od wielu miesięcy. Pewne relacje będzie więc musiało budować praktycznie od początku. Może się okazać, że niektórzy widzieli się ostatnio w październiku i zobaczą się dopiero teraz w maju czy w czerwcu, jeżeli wrócą i dopiero wtedy ze sobą normalnie porozmawiają. Ci starsi będą powolutku wchodzić w te relacje, młodsi szybciej. Tak jak mówisz, 1-3, oni chodzą ciągle, zmieniają się, wracają i te relacje między nimi się jakby nie zmieniły. Ale jeżeli chodzi o te dzieci starsze, szkoła podstawowa i szkoła średnia, to jest to ten element, który będzie powolutku wracał.